siema, siema, jestem Rajo Jeepy, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko. Kolejny sezonu jest oczywiście Krzychu, który gdzieś tutaj łazi. Zaraz z niego pójdziemy, no chyba kończy to krowę dojść. Oraz widzowie na czacie, siemaneczko wszystkim. Tutaj z Grązonem. O, jest i Krzychu, siema. Halo, słyszysz mnie? Co mówisz, bo nie słyszę, co? Wyłączaj tę dojarkę. Czekaj. O, siema. Dobra, no siema. Kamery odcinek jak coś, nie? A, daj go. No, przywitaj się tutaj z widzami ogółem. Witam. Cześć, dobra, skończyłeś już robić tamten? Czy jeszcze zostało ci trochę do roboty? Jeszcze zostało. A, dobra, to słuchaj, bo ja lecę na rzeźnik jak coś, to tam ogarniesz jeszcze krowę do końca. I jakby co, to możesz przyjechać z pracą i tam pomagać, nie? Prosować już. Ja, wiem gdzie. Dobra, no właśnie, wiesz gdzie, jak coś siadę za skup, nie? Tam koło jumpera. Dobra. Słuchajcie ludzie, tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy mieli fajną akcyjkę, bo będziemy działać sobie z żniwami. Tu jest też, jak widzicie, nic się dzieje z silosem, mamy za to trochę kasy na koncie i żeśmy mleko wieźli na naszą leczarnię. I wiecie co, ja może troszkę tego naprawię lekutko. Tam póki kasy się trzyma, to można naprawić, bo nie chcę, żeby ziarno gubiły za bardzo. Więc o, trochę sobie naprawiamy. Dowotem posmarujemy i będzie git. No i dzisiaj jedziemy akurat na żniwa. Pierwsze żniwa w tym sezonie. Także co to żniwo, oczywiście jęczmienia. Jedziemy na nowe pole, więc od razu spoko. Bo jeszcze go nie widzieliście tak jakby w akcji tego pola. A myślę, że bardzo ciekawe może wyglądać, nie? O, Krzychu tutaj TMR będzie, widzę, pobierał. A jak? Ty, a jak przyczepa ma 0% już tego naprawy, znaczy się. To co, będzie się sypać z niej? No nie wiem, jak się no nie, pytam. Przyczepa, uszkodzenie przyczepy totalnie nie ma znaczenia w farmingu, nie? No, bo na przykład ciągniki tracą moc, jadą wolniej, a kombajn gubi ziarno, nie? Spoko. Siewnik mógł na przykład też robić takie coś, że mógłby tam tego ziarna też gubić, nie? Żeby był większy wysiłek teoretycznie, nie? A wiesz, a to nikt tego nie ma, nie? Tak samo przyczepa, wiesz, co z przyczepą zrobisz, nie? Co, będzie ci ziarno uciekało jakieś albo coś? No też tak słabo trochę chyba to zrobić, nie? Więc no, no można, nie? No niby można, ale ja wiem, czy to tak by było, nie? Jak uszkodzenie, to może raczej, nie wiem, hamulców by nie wyjęła albo coś tam, nie? Czy wolniej by się z przyczepą na przykład, nie wiem, no. Coś takiego mogliby do farminga zrobić w sumie, nie? No ale nie zrobili, nie? Pozdro, ty, a pozdro, pozdro oczywiście, bo to są widzowie, witam się z wami jak najbardziej, więc bardzo fajowo. A my lecimy sobie na pole właśnie za skupem. Jest to już pierwszy jęczmień do koszenia. Jeszcze mamy tam za gospą, ale to się ogarnie też poza odcineczkiem. Na spokojniaczku ogólnie wyszło, myślę, idealnie z tym wszystkim, bo nam stało tak mało belek słomy, że można powiedzieć, że lekutki zapas, bo się mieli jeszcze na jakieś 2 miesiące. A tak to właściwie wszystko już jest zajęte, nie? Więc naprawdę nieźle. Tu w ogóle jest fajny też ten las. Ja myślę, że ten las może kiedyś pójść. O właśnie, propos lasu, coś, co wam dzisiaj pokażę. Może nawet za chwilkę on to pokaże. Bo ja sobie tylko tak tutaj wjadę. O, czekajcie. Wjadę sobie tak trochę. Wiem, że trochę tam też. Może inaczej zrobimy. Bo to będzie ciężko mi się wyrobić. Aż nie, będzie ok. O, tak sobie podjedziemy jakoś. Pokażę, co ogólnie mamy z lasem zrobionego, bo kupiliśmy nową działkę, na której będziemy sobie ogarniać coś nowego, fajnego. Więc zaraz wam pokażę, która to działka, jak ona wygląda, tego się najpierw złamie z kombajnem. Ale tu jest kurde ciasno, powiem ci, Krzychu, nie? Matko. Jest ciasno. Jest ciasno, fest. Czekaj. Okej. Dobra, jestem podczepiony. Teraz tylko sobie tutaj podjechać. I pytanko, czy będzie mi to robiło na cieczkę, czy na słomę. Nie wiadomo, co tam się robi w ogóle. Chyba na słomę jest, nie? Właśnie, po tamtym może być na sieczkę. Czekajcie, kable sobie podczepimy jeszcze. Zrobimy sobie taką próbę jakby. Aha, trzeba jeszcze rozłożyć. Dobra. Będzie szła sieczka, czy będzie co? Co będzie szło? Zaraz zobaczymy, czekajcie. Musimy znaleźć słomy teraz, nie? To raczej. O, idzie słoma, no i fajnie. Dobra, to zrobimy sobie taki przejazd dookoła, żebym mógł sobie wjechać z traktorem tutaj w to miejsce. I zaraz zobaczycie, jak to będzie fajnie wyglądało. Co tam właśnie robimy, bo ogólnie kupiliśmy, jak mówię wam, działkę z lasem, na którym mamy w planach coś fajnego zrobić. Co jeszcze? A dobra, mogę powiedzieć, łąka będzie po prostu, powiększamy sobie łąkę. I na tej łące chcemy troszkę, jak wiecie, mieć tego większego terenu, bo w ostatnim odcinku się na kosy wam mówiliśmy o tym, że bardzo dużo krówek nam przyszło i ogólnie trzeba trochę te krówki zadbać, więc siano na pewno będzie potrzebne. Trochę też kiszonki można tam jakby co dorobić, więc na pewno teraz siano. Musimy iść mocno, mocno w siano, oby to się jak najbardziej udało, nie?
ale jęczmień gryzie, więc nie daje się do ścielenia. Ale to jest słoma. Słoma jest. To jak słoma się nie daje do ścielenia? Z tego? Z jęczmienia? Słoma jak słoma chyba, nie? To kłuski gryzą, a nie ten, nie? Dobrze mówię? Czy źle mówię? Ja się pogubiłem w takim razie. O! Ale nie jest jeszcze poprzeczenka. Tutaj myślę, nie spoko. Dookoła sobie przejdziemy i będzie fajnie, bo poprzeczenek będzie do zawracania nam służył, nie? Ty krzykłam tu sypie jak porąbane, czaisz? Już on 2,5 tony, a dopiero robi poprzeczniaka, nie? Do góry na nowej części mapy, 92. 92. Mamy to pole kupione, 92. A, tam to też pole jest do koszenia, tak? Mówisz? A co tam jest dokładnie na tym polu? A no tak, tam też jest to pole do koszenia. Matko bosko. Kurde, zapomniałem o tamtym polu. Ja w ogóle powiem ci krzyku, że my chyba tutaj trochę tak z tym kombajnem. To malutko mamy roboty, w sensie no. dużo roboty się po nie robi i myślę, że trzeba będzie chyba ogarnąć niedługo. Ty, a może nie wymiana kombajnu, a może drugi kombajn kupić? Oho. Czy to będzie przesada bliska, jak myślicie? No nie, no poczekajcie, mnie zaraz porąbię. Nasadzili drzew, patałachy. No, ma iść. Co sądzisz o czymś takim bliska, drugi kombajn do kupić? Nie, nie, że nowy, tylko drugi na przykład, nie? To mogło być fajne. Bizona? Ej, ale gigant? Ma parametry podobne. Takie starego bizona kupić może? Tu chyba znowu będzie zahaczenie, nie? A nie, poszło. Ty, jakiegoś starego giganta kupić? Pomyślimy, jak będą jakieś fajne ogłoszenia tak najbardziej. Tylko nie w tym sezonie raczej, nie? Bo w tym sezonie się jeszcze ogarniemy z Deutschem. Ale no kolejny na pewno myślę, że pasował trochę kupić, bo wiecie, ropa też szła po prostu. Jak my teraz nie mamy tylko jeden kombajn, to wiecie, krzyku stoi, drugi tam coś. Chociaż nie wiem, w sumie jak teraz prasa i kombajn chodzi naraz, to nie wiem, czy drugi potrzebny w ogóle, nie? Raczej większy by się przydał po prostu, no. Chociaż no kurde, no kupiliśmy ten kombajn, nie wiem, co mamy teraz go wymieniać? No bez sensu, nie? A i tak header do niego mam trochę przewymiarowany, nie? Więc nie, no bez sensu kupować drugi kombajn, ludzie. Odpada ta opcja, jak najbardziej. Nic takiego chyba. Zobaczymy, zobaczymy. Powiecie, i tak byśmy we dwóch musieli kosić, to potem jest jedna prasa, nie? No to co, drugi mógłby na przykład zbierać te kostki, żebelki najwyżej, nie? Więc też taką. A ty przyjechałeś już z tym, tak? Da. A są my tam dałeś wszystkie i tak dalej? Jest spoko już? No. Chyba ja, czy na pewno? Da. Dobra. Niech nie będzie. Ja sobie na razie zatrzymam się, wyłączę kombajn i wiesz co, skoczę sobie jeszcze po ten, po traktor, dobra? Dobra. Bliska, że tak lecę tak na skośkę, że powiem, ale chcę jeszcze pokazać właśnie dzisiaj fajną rzecz. Ty, poczekaj, bo tam jest jedna przyczepa tylko zapięta, nie? No. A może sobie... Czerwona pusta jakby, co? Spoko, spoko. Wiesz co zrobię? Przepnę ją sobie, przyczepę, co? Do zatorka. Zielona będzie fajnie pasować ze z nim. No, będziesz po tej? Patrzcie, jaki elegancki zielony zestaw mamy teraz. To nawet 16, potem się jeszcze pojeździ, wiesz, z drugą przyczepą, jak to będzie, nie? Na razie ogarniemy jedną. Nic się wiesz, coś się dzieje za bardzo. O, i tu właśnie mam to kolejne pole do koszenia, ale to wiecie. Jeszcze do tego będzie czas, żeby tu przyjść, także to się nie martwcie. I właśnie chcę pokazać, co tam się teraz dzieje, jak to w ogóle wygląda to wszystko. Pokaż land, pury land. Znaczy ja mogę pokazać mi mapkę, tak wyglądają nasze pole kupione, nie? Na pomarańczowo są one. Nie wiem, czy widać, chyba widać? Widać, nie widać? O, pojedziemy sobie tędy szybciutko. O, to naokoło sobie tak jakoś przejdzie i wam pokażę. Bo chcę, żebyście zobaczyli w ogóle, na czym teraz tutaj to polega i co to się dzieje w ogóle z tym. Bo też tak właśnie pomyślałem z Krzykiem, że nie ma to tego wszystkiego wycinać naraz, tylko pokażemy wam to po prostu tak, że wiecie. O, no w sumie na łąkę sobie możemy zjechać, nie? O, patrzcie. Te nancy kupiliśmy teraz z tymi drzewami, wycinamy już je. Ogólnie drzewa, to co zarobiliśmy za drzewa, już tam się zwróciło za cały land, bo land kosztował 34 tysiące. Bardzo tania działeczka, malutka, pod same drzewa, więc super wycineczka. Kasa, która się za to oczywiście za to zarobi, pójdzie w budowę Michała, trzeciego już silosu na naszym gospodarstwie. No i dzięki temu będziemy mieli naprawdę fajne, fajnie dużo miejsca na nasze plony. A nie ma co ukrywać, troszkę tych plonów tutaj jednak będzie. Więc spoko. Ty, w ogóle krzykujesz czerwiec. Może wziąłbyś, pojechał, sprzedał soję, co? Już myślałem, że powiesz kredyt. Nie, pojechałbyś sprzedać soję? Bo zapomniałem właśnie, że teraz mamy soję do sprzedania akurat. Więc można. Zobacz, że tam najlepsza cena jest i tam skosz, nie? Tylko wiadomo, nie na pociąg raczej, nie? Wszystkie oprócz pociągu.
Bo tam jest chyba, nie wiem, parę tysięcy litrów tego tej soli, to zawsze jakaś kasa przypadła i spoko by też było, nie? A i tak teraz póki co nie masz co robić, bo... Ja mam informację do pana kombajnisty, żeby się nie zatrzymywał, bo pokos jest wtedy większy niż opony. Ale to nie jest tak, że ja się zatrzymałem celowo, tylko mnie drzewo zatrzymało, wiesz, bo o krzaka zahaczyłem. Aha. No dobra. No, więc sam właśnie problem był z tym, że było... Był krzak. Ja on teraz masz jakoś zostawić, czy jak? Czy jechać z prasą i... Jest 16 się została przecież. Aaa. Bo ja wziąłem z torka. No dobra. Jest, jest. Działa on? Działa, dobra. Okej, okay. A gdzie mamy? W tych, w Michałach? Nie. On jest, ona jest tam w tych starych, nie? Ok. Bo tam mieliśmy ją wsypać do, na plandekę, ale nam się wsypało do silosu trochę tak przypadkowo. I jest tak jest. Dobra, czekajcie, tylko to się sobie cofnę lekutko, że może pracę na GPS-ie, wiecie? Będzie mi trochę łatwiej. O, dobra, tak polecimy sobie. Jednak tu wiecie, jest tak sami, że jakbym chciał sobie jeździć równo, to równo po prostu będzie lepiej krzyżkowi też przy prasowaniu. I tak jak polecimy, to będzie spoko. Ty, ja tu się podjechałem, a zapomniałem, że mam full przecież zbiornik, nie? Jezus Maria. Ty to co, kółko i zbiornik? Ale jaja. Dobrze. No powiem ci, Krzychu, że kurde, tutaj sypanko będzie niezłe. Tak jak coś od razu, o super, sprzedasz sojkę i przyjedziesz tutaj przyczepu drugą, nie? W sensie drugim zestawem. Okej? Okay? Jo. Nie, 8 tysięcy soi, no, mało. No ale po ile on jest? Po 3 tysiące chyba tam, nie? Za tą sojkę. Zapisuje się gierka, coś? Nie wiem, zaraz zobaczę. Wbiliście 6 łapek i jesteście niesamowicie naprawdę bliska. Cudowni. Po 4 tysiące jest. Kurde. Czekaj, WS... Osada to był pociąg, nie? No, czyli na PGR. Na PGR, no, na PGR. 4 tysiące za sojkę. To po 8 to będzie 16,32 koła. Ty, to sam Michał wychodzi z tego. Bo Michał kosztuje 32 tysiące akurat, nie? Więc sam Michałek wychodzi nam za samą sojkę. No panie, Janusz się interesował. Wszystko normalnie jak w zegarku. Więc zapiszcie jakiś fajny blisko tego komentarzyk do tego. Do tych 600 złapek, żebyśmy teraz... Do 700 trun, żebyśmy teraz zbili, nie? To jest niebywałe. Normalny stream, odpalam sobie tak nigdy nic, a ludzie tak o 200, 300, 400, 500, 6 złapek wbijają. Po prostu kosmos, a ja tylko gram Farmiga. Wojciech, fajny komentarz, ale tak nie zdaje za bardzo, nie? Tak normalnie napiszcie i tyle, nie? 400 to będzie około? Kurde, on gdzieś tak jednak trochę tego będzie, bo całość tutaj co idzie to jest tylko dla naszych kurek, nie? Więc w sumie chyba Krzychu powoli dochodzimy do tego momentu, gdzie jęczmień będziemy coraz częściej sprzedawać, nie? Po prostu. Bo zawsze było tylko dla kurek, jęczmień tylko dla kur, a widzę, że już powoli nieźle to wychodzi. A może w kurki pójdziemy, co? Jakiś kurniczek postawi się większy. Tylko pytanie, czy jest jakieś miejsce, żeby postawić. Jest miejsce na kurnik, Krzychu! Wiesz gdzie? Nie wiem. Ja ci mówię, za silosem tam można coś postawić. Kurniczek. Można. Tylko to już taki, ej, to będzie bardzo agro, w sensie będziemy już taki mocny, jak to się mówi? No mocno w górę nam pójdzie to wszystko, nie? Więc jednak wiecie. O! A dwa bardzo ładnie, to ja tylko przyjdę na komentarz, jak pozwolicie dla widza, bo ładnie napisał, krótko zwęźle na temat, szybciusieńko, o, i proszę bardzo. Dziękuję panie dwa, jest pan niesamowity, ale cała reszta też fajnie, nie? Ja se klasem, dominatorem, 106 kosze, jak panisko, bodajże 7000 litrów w zbiorniku. O, no to sporo, nie? No u nas tu jest ile? 3 z hakiem się mieści do zbiornika, nie? 6 z hakiem chyba. Nie, 6400? Mam teraz 50% akurat. Więc no, gdzieś tak by wychodziło, nie? Plus minus 38 tysięcy? Nie, 34800, nie? A czemu 34, bez tego 34. nie poszło. Ocena środowiskowa? Ja nie wiem, zepsuło się co. Może już się skończyło ocena środowiskowa, nie? Może to ktoś nie wziął, nieważne. No, ale patrzmy, by się dwa koła na koncie. Ja pierdziele. Krzychu, jak my jeszcze wiesz, kupimy. Kupimy, mówię. Jak jeszcze wytniemy tam te drzewa, kasę będzie jak ciul. No. A nie! Jezu, Krzychu, idealnie. Wiesz, dofinansowanie, ta, która dostanie bądź nie, to jest tylko pokrywa nam jakieś 40% całości. Nie wiem, czy ty liczyłeś, ile tego będzie, ale. Nie liczył. Nie liczyłeś. Nie. No będzie konkretnie. To myślę, bo że... No nie wiem ile sztuk będzie. A nic nie spoileruj tutaj dla widza. Bo to dopiero jutro nagrywamy te odcinki, więc fajnie, że widzowie nasz na wy na... Oczywiście na odcinkach to będziecie mieli tak... nic nie będziecie wiedzieć, ale ludzie z...
YouTube'a, to się teraz z nami na odcinku, właśnie tutaj pozdrawiamy serdecznie wszystkich. To fajnie, żeby nie jednak nie mieć spoilerka do jutra, nie? Bo posiedziałem, pomodelowałem sporo i wyszło naprawdę kozak, nie? A co to w ogóle takie? A to Sorgo jest, ale śmieszne. Dobra. Ale dzisiaj kurde słaba pogoda jest, nie? Zachmurzone takie wszystko. Myślałem, że jakaś ładna pogoda, może będzie, a to tak. Rano zaczęło coś padać. Jak popadało, to się potem rozchmurzyło. I teraz znowu się zachmurzyło. Nie wiem, czy znowu nie będzie padać. Te żniwa, uważam, w czerwcu mogą być bardzo takie... No ciężkie dla nas, bym powiedział. Ciężkie, ciężkie, nie? Więc naprawdę może być grubo, nie? A to będzie fajna akcja na tym odcinku. Bo będą dwa zestawy stały sobie. A gdzie jest drugi zestaw? Wiem. Przyjechałeś mi na pole, czy nie? Nie. Miałeś przyjechać na pole, przecież. No miałeś przyjechać na pole, dawaj przyjedź z nim, nie? Bo to zabraknie miejsca. Ja już mam 6300 w zbiorniku, nie? Ja już mam drugi zbiornik sypie, rozumiesz, sadzi. A tu już mam... Już mam full tutaj na Romanę, nie? O, na dole bardzo ładnie tej VIP-a promuje, dziękuję serdecznie. Znaczy work in progress, oczywiście nie VIP-a, że VIP. Tylko work in progress. Okej. Okay. O, i to przy okazji wam pokażę, jakie mam nawet. Zainstalowałem sobie nawet teksturki jęczmienia. Nie wiem, czy dobrze to widać w ogóle, ale takie troszkę. Może są, nie są idealnie high definition. Mimo to zawsze jakieś fajne inne, nie? Niż takie, co są narodowe, bo one są paskudne. A te są naprawdę spoko. Dobra, krzyżuję, jak mam fulla, nie? 10 tysięcy litrów na, mam narobane. A w sumie tak sobie podjadę. A, no to może nawet nie musiałem. Dadulek wspomuje mu tamu? No, Dadulek, będziemy musieli porozmawiać sobie, wiesz? Dać mu? A ty możesz? No, moderator może dać innemu moderatorowi. A to dziwne, nie? Że ten... Na Twitchu tak nie można właściwie było, a w ogóle na Twitchu było tak, że jak się dawało muta moderatorowi, to na razie zarcie moderatora, nie? Ale na YouTube masz jakby kategorię moderatorów, nie? No masz ten zarządzający i standardowy, nie? No. A czym one się różnią? No, że ci mogę ustawiać na przykład, że mogę ci ustawić, że będą tylko pisać ludzie, co miały chyba od 5 lat na przykład, mogę ci tak ustawić. Tak? Jest takie coś? No, no. Od 5 lat? No, to tyle i sobie ustawisz. Jezu, to tych ludzi już nie ma z nami na świecie. Możesz sobie sprawdzać, kto by. Ej, kto to jest fajne nawet. Na to Krzychu, to byś nie mógł pisać. No, od 5 nie. No, no, bez kitu. Już ponad 900 łapy na filmiku. Elegancko. Myślę, że tysiaczek walnie, nie? Ja tak liczę, że będzie 1000 łapek na bank, nie? I że 10 koła viewsów wyjdzie, bo to work in progress bardzo długo oczekiwane, bo przez widzów tego kanału, więc tutaj myślę, że będzie co robić, nie? Myślę, że będzie co będziemy oglądać, nie? Ale mi jakoś tu dupo dziś rzuca. Ja się zaraz obrócę, dobra? I staniemy sobie. Ej, a może wziąłbyś jeszcze podjechał prasą na tą stronę drugą i byśmy zrobili naturkę, okej? Okay? To się w rządku wszystko ustawi. No, podnieś sobie ten i zaraz ogarniemy. A, dobra, Rudzika, słuchajcie, zrobimy się krótkie cięcie, bo i tak między 20 minut odcinka jest, więc zanim się złapiemy całym polem, to trochę nam zejdzie, to pozwólcie, że my sobie po prostu walniemy naturkę i zaraz wracamy, okej? Okay? Dobra, to zaraz się widzimy. Wracałem ponownie do was już bliska, mamy fotkę ogarniętą, witam też Łysi, też Jakub, wszystkich nowych, który... Allosaurus, siemaneczko. Kurde, ale macie te nicknamy, niektórzy. Okej, okay, tak sobie podjedziemy, jeżeli to złapało, ten GPS-ik nieszczęsny. Idzie pies, ma na sobie GPS, okej. Okay. FPS jak zwykle pewnie wariował. No, sam to się tak gubi, chyba saving się poli nam. Rozregulowuję, a to dlatego, że wiecie, no. Jednak chcę 200... Nie podmienić plików z podstawowej tej, czy nie? Co? Jakieś pliki podmienić, żeby FPS-y się trzymały. Ale co mam podmienić? Jakie pliki? No nie, czy tak nie da. Z tego. Z podstawowej mapy? Na przykład, albo z save'a tam jakoś początkowego. Nie, no to podmienić. Gdzie tak? Tak to nie. Nie da się? To nie jak w tym kronikach na przykład, że ci się ładuje, to co podmieniasz. Nie. Znaczy, ale tam masz inaczej, bo tu masz, tam jakby podmienił save'a, czy coś, no tam jednak wiesz, i teren się różni, coś tam, nie? A tu mam, tu farming masz wpływ na tego save'a, nie? Cały czas. A na kornikach emerytalnych jakby nie ingerujesz w otoczenie, co nie? No, no. Tutaj bezpośrednio masz wpływ, nie? Boże na to, więc... Inna sprawa. Wiesz, tak samo przecież było w farmingu 17, że ktoś powiedzmy pobierał sobie... o, sorry.
ktoś sobie pobierał lubelską drinę, na przykład moją, to co nie? Pał, powiedzmy... No. Oż to kurde, czekajcie. Pał dwójkę i na przykład wychodziła fałturkę, ja mógł sobie potem nic save'a, nie? Czy coś, bo to mi się zmieniało. A dopiero po tym farmingu doszło coś takiego, że doszły te malowane rzeczy stawiane i tak dalej, nie? Że to już było tak przypisane do save'a. No już nie mogłeś wtedy zrobić update'u mapy, nie? Tylko ludzie musieli robić nowe save'y. I wiesz tak, no teraz jest tak, że wychodzi jakiś update mapy, który dodaje coś nowego. Co to tak buje dziwnie? To jest jakiś taki teren nierówny? Sorry, tak to odpalam, ale tak staram się znaleźć przyczynę tego. Patrz jak no buja. Nie wiem co się dzieje. Mor świnuje jak Formuła 1, nie? Bolidy Formuły 1. No, więc teraz jest to problem i też pamiętam jak ludzie mieli z tym też takie trochę, można powiedzieć, lekutki ból dupy, bo chcieli na przykład powiedzmy zagrać w jakimś swojej nowej mapie, którą zaktualizowali, a nie mogli, bo na przykład mieli problem z tym, że mi się sobie psuły, nie? Bo tam powiedzmy nagle w tym miejscu już nie ma lasu, tylko jest łąka i na tej łące są takie, wiesz, gałęzie jakby liście, nie? I wiesz, tego też nie można było usuwać, więc to było słabe. No i teraz w sumie już to jest taki standard, że jak jest mapa aktualizowana, zawsze nowy save musi być robiony, nie? Na całe szczęście jakoś save zasady udało mi się przenieść, dostosować save zasady pod nową mapę, pod nową zasadę, bo tam to jeszcze było na wersji właściwie takiej beta 0.9, a teraz, wiecie, było podmianka. Pojechałbyś tutaj 16 do mnie? Mogę. To nawet może byśmy się w locie wysypali trochę zwolnio. Paliwo mi się w ogóle kończy w tym maszynce. Wszystkie maszyny masz jakieś ten, poniszczone. Takie poniszczone? 0%. Uszkodzenia dawaj, w sensie. Dawaj, bo to wolno jadę, a mam zaraz 2% do końca. Szybciej się nie da, masz tylko 4 biegi. O, dobra. Git. 14 na godzinę czy mniej? Dyszka. Dyszka. Się wysypiamy, mienicacy. Ty, no i patrz, i kurde, tam 10 ton nakoszone. Można powiedzieć. A właśnie, mam też modzik na kilogramy, więc można by było jakoś uruchomić po odcinku, bo ja nie wiem jak ktoś jeszcze to ogarnia. Więc jakbyśmy sobie wrócili tony w ogóle, a nie litery, to byłoby lepiej, nie? O, pies czeka sąsiada gdzieś tutaj w okolicy. Albo na tym, na skupie siedzi pies. Stój. Ile tam jest? 66%, 12 okay. Ton. Mhm. Nie byś się pytał. Dobra, spoko, dzięki za info. Ja tak myślę, że to zaraz sobie dokończę. Kosić i pojedziemy sobie tym wszystkim na gospo, nie? Po prostu. Tu myślę, że jakieś może 3 tony będzie wykoszone. Ty Andrzejku, a wypłatan? Wypłatan machen? A, zaraz ci wypłatan machen zrobię. Ty teraz, ile tam już 3,5 zaraz ci płacę, nie? Bo spłaciłeś tamto. Kurna, z krzykiem. No nic, ale obiecałem już, podwyżka miała być. Będzie golfa stringować chyba. Więc 3,5 klocka dla Krzycha oczywiście co miesiąc teraz. Miał 2,5, ale już się MTZ spłacił tamten jego dług. Także niechaj będzie. Chciałem pytanie, czy szpakowa na PS4 będzie bardzo dobry, zadowolony. Pozdrawiam cię i widzów. Oglądaj Work in Progress. Wszystko to co powiedziałem tam jest święte. Więc oglądaj sobie po prostu. No, zobacz sobie pierwszy odcinek, potem zobacz sobie odcinek kolejny, aż do tego najnowszego, nie? Bo to po prostu są stałe informacje, nie? Znaczy one się trochę zmieniają w przestrzeni czasu, ale właśnie jak będę wszystkie odcinki, gwarantuj ci, że będziesz wszystko wiedział, nie? Bo ja teraz, żeby wytłumaczyć ci, czy będzie Work in Progress, czy będzie mapa na konsolę, tak dokładniej, zajęłoby mi to około 10 minut. A nie chcę padać jednym zdaniem, bo to nie będzie kompletna odpowiedź, nie? A no Work in Progress masz wszystko wyjaśnione, więc tam ci serdecznie odsyłam, nie? Do tego materiału. Wszystko tam macie. W ogóle, jak ktoś ma jakieś pytania odnośnie mapy, odnośnie Szpakowa, oglądajcie Work in Progress. To jest seria po to, żebyście nie zadawali pytań, bo tam na wszystkie pytania były, na większość pytań, właściwie nie wszystkie, no ale większość pytań jest odpowiedziane, nie? A w kolejnym, właśnie w tym najnowszym odcinku odpowiedzieliśmy na pytanie, kiedy możemy się spodziewać premiery mapy, nie? Znaczy, wy możecie się spodziewać premiery mapy, a my do kiedy chcemy się wyrobić. No, bo pierwszy termin był czerwiec, ale że ModHub namieszał, to trochę się nie udało z tym wszystkim, ja tam chciałem się nadgonić i bardzo mocno tryhardowałem, przez co się troszkę też zacząłem wypalać. A wiecie jak to jest, jak się człowiek wypali, to nic dobrego nie zmajstruje, a najwyżej co, to tylko błędów narobi na kupę, więc trzeba po prostu, że tak powiem, zakończyć pracę na razie chwilowo nad mapą, no i tyle, nie? Dobra, to jeszcze mam 3 tony, ale się tutaj podjechał perfekto, nie? Nie wiem, czy się wysypię w ogóle. Czekaj, może jakoś się uda? O, dobra.
Chyba się uda. Masaju właśnie wybiło 40 motogodzin. W Masaju? Ja. Okej. Okay. No my kupiliśmy tak kordajcie używanego, więc mam 55 najeżdżone. Ale u nas ma mniej, nie? Dobra. Ja na tchę nie będę składał się z... A nie, będę się złożyć z Hellerem. Bo na tamto do nas trochę wąska droga. A wiecie teraz, czy mamy nowe pole do kuszenia? W sensie tamtą na tym, na nowej kolonii? Gdzie? No tam nad zatorami. No, a, że co? Powtórz pytanie, bo... No mamy jeszcze pole tam do skoszenia. Mamy no, wiem, dwa pola mamy, nie? Nowe, no i co? No i tam właśnie syno, które za skoszenie jest, nie? No to i tak nie zdążysz. No nie, no ci nie zdąży. Oż kurde, oż kurde, ajajaj. Jak ja nie lubię, jak tutaj dupa zachodzi w tych Deutsche kabanach. Kombajnista za niecałe 300. Zapominam po prostu, że tam drzewa. Ta kolna w ogóle to jest cała w lesie taka. Daj spokój, pad. Dobrze, my to tniemy wszystko w cholerę, bo to tragedia jakaś. Dobra, koniec. Bierzesz tego? O, dzięki suba, kinia. 15 ton, 15200. Bierz krzyku, zostawka. Krzyku, bierz to, ale jedziemy na gospę. No, belkę wypluję, albo jak takie. Kij z tym, zaraz będzie mi tak robić. Dawaj tutaj. Ja to postaram się trochę wygramolić. Ty, to w ogóle wszystko jest do wywalenia już. A nie, to jest nie to. To trzeba ponaprawić maszynki trochę, wiesz, wydaje mi się. Tak? No, trochę trzeba. Niemożliwe. Ale w ogóle zobacz, czy one im dłużej są, tym ciężej się psują, nie? 32 godziny ogólnie ma 16, jak coś. No ja mam 6,8. Ile masz? Na gospę jedziemy, czy gdzie? 6,8. Godziny? Tak. Na Masaju? Za torze. A, za torze. No, no to tak. O kurde, tak? Co teraz? Co? Gość jedzie? No to na ten, na pas zieleni. A my jedziemy na gospo, no? Tak, na gospo, no. Ty, ale fajnie, czy nie, tak zobacz, pojechaliśmy na pole, wykosiliśmy, trochę prasowaliśmy. Teraz dwa zestawy jadą, o, jeszcze mi się gość w trynił tutaj. Bo tam stopa masz, jakbyś się a ty, a widziałem właśnie twojego stopa, nie? No, ja miałem pusto. Aha, no to fajny stop. No. Stop to stopa, nie? Aż tutaj na kierunku wskaz jadę. Okej. Okay. No i elegancko. Tylko tak, jak coś to sypiemy, to wiesz gdzie tam, nie? Do starego silosu. A, do starego. No, do starego, bo tu sypiemy rzepak i pszenicę, nie? A teraz jeszcze będziemy sypać tutaj owiec dodatkowo, nie? No to może ja ci oddam tego zatora. Nie, tylko zajdź na gospo, ja tam się zaraz wysypię tym, nie? Więc wiesz, to tam spoko, nie? A czemu zmieniłeś nick? Filip, Lego Kloss. Dobra, o, zjeżdżamy sobie. Ja w ogóle myślę, że może trochę odświeżyć kolorek w tym zatorze, bo taki trochę jest wyblakły, nie? Może lekko go właśnie odświeżę, byłby lepiej trochę. Dobra, no to tak się pożegnamy. Dzięki za odcinek bliska. O Boże. Dobra, masz na kolejne miejsce zapłacone na razy upłatę. Dwa przelewy poszły, trudno. Dobrze. Dobra, dzięki za odcinek, do kolejnych oczywiście, trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Na razie, papa. No siemano.